Cześć i czołem, nazywam się Albert Lewandowski, tabletowo.pl. Dzisiaj pierwsza część wielkiego poradnika zakupowego, w którym zajmiemy się smartfonami, to około 700 zł. Specjalnie dla Was przygotowałem 6 najciekawszych propozycji z tego segmentu. Pierwszą omawianą propozycją będzie Alcatel Shine Lite, czyli smartfon kosztujący aktualnie 699 zł, wyróżniający się przede wszystkim bardzo stylową, metalowo-szklaną obudową. W tej cenie oferuje także w zupełności wystarczający do codziennego użytkowania podzespoły, skaner linii papilarnych oraz przyzwoity ekran. Oczywiście należy mieć na uwadze, że osiągane przez ten model czasy pracy są stosunkowo przeciętne, aparaty również nie wyróżniają się na tle klasowych rywali, natomiast wydajność w grach również stoi na przeciętnym, typowym dla budżetowców poziomie. Mimo to Shine Lite jest genialną propozycją dla osób, które cenią przede wszystkim wygląd w swoim telefonie. W tym zestawie nie mogło także zabraknąć budżetowca od Huawei. Mam tu na myśli model Y3 drugiej generacji, wyceniony na 349 zł, stworzony z myślą użytkownika, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze smartfonami, bądź też nie mają wygórowanych wymagań. W tej cenie oferuje on przyzwoitą specyfikację, która po prostu pozwala na sprawną codzienną pracę, dual SIM, wymienną baterię oraz diodę powiadomień. Moim zdaniem dla osób, które nie oczekują zbyt wiele, jest to naprawdę bardzo dobre urządzenie za niewielkie pieniądze. Kolejnym omawianym urządzeniem będzie Lenovo K6. Urządzenie od Chińczyków wycenione na 699 zł wyróżnia się aluminiową obudową, bardzo dobrą specyfikacją, pośród której najciekawiej prezentuje się 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Nie zabrakło w nim także dual SIM, skanera linii papilarnych oraz niezłych aparatów 13 i 8 megapikseli. Uzupełnieniem całości jest bateria pozwalająca na 1,5 dnia pracy. Moim zdaniem za mniej niż 700 zł jest to bardzo dobry wybór. Pozostajemy w ofercie Lenovo, przyjrzymy się teraz bliżej Moto G4 Play. Urządzenie to na papierze nie wyróżnia się absolutnie niczym, jednak w praktyce okazuje się być bardzo przyjemnym smartfonem z dual SIM. Przede wszystkim działa szybko i płynnie, ma czystego Androida z funkcjami od Moto, cechuje się niezłymi multimediami oraz baterią wytrzymującą bezproblemowo dzień pracy. Moim zdaniem dla osób, które nie szukają wyszukanego smartfona z niskiej półki, jest to bardzo dobra propozycja. Przechodzimy teraz do jeszcze tańszej propozycji, czyli TP-Link Nefos C5. Urządzenie od firmy znanej przede wszystkim z produkcji routerów Wi-Fi cechuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Za 449 zł otrzymujemy telefon z dobrą specyfikacją, niezłym ekranem, dual SIM oraz dobrej jakości plastikową obudową. Nie można jednak w jego przypadku zapomnieć o przeciętnej baterii, aparatach czy też obecności leciwego już Androida Lollipop na pokładzie. Na koniec został Xiaomi Redmi 4A, czyli budżetowa konstrukcja z MIUI 8 na pokładzie. Za 599 zł możemy nabyć smartfon, na którym pracuje się bardzo dobrze, oferuje dobry ekran oraz multimedia, a także dual SIM. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobra i kompletna, przede wszystkim, propozycja z niskiej półki. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym zajmiemy się smartfonami do 1300 zł i tutaj czekamy na Wasze propozycje. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie linki do pełnych recenzji wszystkich smartfonów, które znalazły się w naszym zestawieniu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!